Sprawdziły się, proszę Państwa, nasze przewidywania. Active Protection System, czyli system samoobrony czołgów, system, który sprawia, że czołg przeżyje niebezpieczeństwa wszelakie na współczesnym polu walki i stają się codziennością. Największy i najbardziej wymagający klient wszelkich konsorcjów zbrojeniowych US Army zdecydowała, że 3 wozy kluczowe dla działań US Army, mianowicie czołgi Abrams, wozy bojowe Bradley i transportery, kołowe transportery opancerzone Stryker, zostaną w takie systemy samoobrony aktywnej wyposażone. I zapadła już decyzja, że 4 brygady US Army, brygady, które będą wyposażone w Abramsy, i te Abramsy z kolei zostaną wyekwipowane w izraelskie systemy TROFI, samoobrony aktywnej, czyli w sumie 261 Abramsów otrzyma takie systemy i te jednostki przede wszystkim będą przeznaczone dla rotacyjnych sił amerykańskich, które będą się przewijały przez Europę Środkową i Centralną. Tymczasem nie zapadła decyzja, jaki system będzie uodparniał amerykański pancerz pozostały, czyli bojowe wozy piechoty Bradley i transportery opancerzone Stryker. I tutaj rozgorzała ogromna rywalizacja, w której również jest amerykański producent, a niedawno podczas zakończonej największej wystawy AUSA w Waszyngtonie okazało się, że do tej rywalizacji włączy się drugi podmiot amerykański, Raytheon. Problem w tym, że oba systemy Quick Kill Raytheona i Irod Curtain innego amerykańskiego producenta nie są jeszcze dojrzałe. Najbardziej dojrzałym systemem wydaje się w tej chwili system Trophy Rafaela. I tutaj mamy typowe amerykańskie podejście, proszę Państwa. Wybrano to Trophy, ten system Trophy wybrano jako uodparniający, zabezpieczający Abramsy, ale ten system będzie dostarczany dla Amerykanów z Ameryki, a nie z Izraela, mianowicie będzie go produkował, dostarczał i integrował z czołgami amerykańskimi koncern Leonardo DRS Land Systems, czyli część wielkiej europejskiej korporacji Leonardo europejskiej, która działa na rynku amerykańskim. A więc po raz kolejny mamy do czynienia z jednym z protekcjonistycznych ruchów amerykańskich, mianowicie, że jeden z głównych systemów uodparniających siły amerykańskie musi pochodzić od producenta amerykańskiego. Ale coś wydarzyło się jeszcze ciekawszego. Mianowicie mamy prawo i dowody na to, że nasi oficerowie z Inspektoratu Uzbrojenia uczestniczyli w czymś, co tak naprawdę było jednym z kilkuset ostatecznych testów systemu Trophy w nowej generacji, nowej wersji. Mianowicie bojowy wóz piechoty Bradley, jeden z podstawowych właśnie tych 3 wozów, które będą uodparniane, przeszedł finalny cykl testów na pustyni Negev w Izraelu i w tych testach brali udział polscy oficerowie, oficerowie US Army oraz wszyscy ci, którzy są zainteresowani współpracą z izraelskim przemysłem zbrojeniowym. Po raz pierwszy w historii pokazano ten system Trophy Rafaela w wersji odchudzonej o 40%, zamontowany na wieży, która można wszędzie zainstalować na wozach kołowych, gąsienicowych. To po raz pierwszy pokazano, ale po raz pierwszy też oficerom i ekspertom z zagranicy pokazano w działaniu system Trophy, ten system, który wyposażono już w brygady pancerne Armii Izraelskiej i pokazano, jak ten system działa w konfrontacji z realnym niebezpieczeństwem. Z realnym niebezpieczeństwem, ponieważ wystrzeliwano RPG, wystrzeliwano przeciwpancerne pociski TOW, ale również wystrzeliwano różne nieznane nam granaty, przeciwko którym ten system bronił
wskazanego właśnie testowanego pojazdu. Jak to wszystko się sprawdzało i jak to wszystko działa, zobaczycie Państwo na naszych kadrach. Natomiast najciekawsze jest to, że to, co kilka lat temu podaliśmy już w opisie działania systemu Trophy, tutaj się sprawdziło. Mianowicie Trophy tak działa, że jak włączy się ten system, to automatycznie wykrywa naddatujące, nadchodzące niebezpieczeństwo, a nadto wskazuje załodze czołgu punkt, z którego odpalony został pocisk. Jeśli załoga ma w lufie granat wielozadaniowy, to mamy prawo przypuszczać, że w przypadku izraelskich czołgów Merkawa również wieża automatycznie dzięki systemowi Trophy nakierowuje się na cel. Wystarczy wtedy nacisnąć spust i obsługa takiego przeciwpancernego pocisku z zestawu PPK jest unicestwiona, a czołg sam się broni. To wszystko obejrzeli również nasi polscy oficerowie i ma to takie znaczenie, że będziemy modernizować nasze T-72 i 318 tych czołgów ma być zmodernizowanych. Taka jest decyzja naszego Inspektoratu Uzbrojenia. Nadto będziemy modernizować nasze Leopardy i mamy taką informację, że nie wzięto pod uwagę, biorąc tutaj wszelkie możliwe opcje odmłodzenia, rewitalizacji tych czołgów, wyposażenia ich w systemy aktywnej samoobrony. A przecież chciałbym przypomnieć wszystkim wątpiącym, że to drogo, że to niemożliwe, że to trudne, że czołg polski, mianowicie Anders, demonstrator lekkiego czołgu, Anders jako pierwszy wóz bojowy świata w 2010 roku, chociaż był to demonstrator, model, został wyposażony w aż dwa niezależne systemy aktywnej obrony. Był to właśnie rzeczony Trophy Rafaela oraz zasłon ukraiński. I niech ta informacja również dotrze do tych, którzy planują modernizację naszych wozów bojowych.